Oho, witam. No i co, dzisiaj stream z Meliny. Trzeba posprzątać po urodzinach Davida. Za niedługo się wyprowadzamy, stwierdziłem, dobra, przyjmuję wartę, to połączę streama z pożytecznym, posprzątam to, co mam do posprzątania. Niech reszta sobie posprząta resztę i tyle. Przysięgam, miał bazar, mogę otworzyć. Na bazar? Właśnie, są początki wyprowadzki, łysy się pakuje. Dobra, a czołówkę chcesz? No nie potrzebam. Ale to by się przyda. Ja mam na streamie trzy, IRL z Urbexów. Ja mam trzy. No a to pożyczysz drugą dla Boxdela, a trzecią dla Ulfika. Nie, bo to... Wow, kurwa, sur... No a właśnie, co z takim shurikenem mam zrobić, bo mi nie, ja wiem, że on się kurwa nie przyda mi ten shuriken. Co to jest? To jest reklamówka. Kurwa, co ty masz? Ty jesteś jak ten ziomek na rynku, co wyciąga rzeczy, kurwa, gadżety spod kurtki. I reklameczka jest z kameczki. O, albo Bungie mam do rozdania, to nie wiem. Bungie? To mogę widzowi rozdać jakiemuś. W sensie ja za nie wiem. Nie, no szkoda mi to wydać, to ze 150 zł kosztuje. Kurwa, co? Mam stare okulary pęknięte, co w nich do szkoły chodzi, no zobacz. No i po... No nie wiem. Jesteś wie, zbieraczem. Szkoda mi. Jesteś zbieraczem. No ale kurwa, są zniszczone dosłownie. No i po co trzymasz? Jesteś zbieraczem, to jest choroba. Mam do rozdania Bungie i bezprzewodowe słuchawki. No i co widzowie, łys się wyprowadza pierwszy już w poniedziałek. Pierda. Nienawidzi was? No tak, no pierwszy ucieka od nas, powiedział, że już nie chce z nami przebywać. A niepotrzebne ciuchy do tego kontenera w pierwszy. Albo do domu dziecka dać. No wolałbym do domu dziecka, niż do tego kontenera, pójdzie gdzie to idzie. No ja jak Saja dał wełbiwory z ciuchami, to dawałem do domu dziecka. Zrób giveaway za 100 zł wszystko i tyle? Jak to za 100 zł giveaway? Nie rozumiem. Mystery Boxa. Mystery... Ooo! Bez kitu! Mystery Boxy dla tych, dla subów. Rozda popo Mystery Boxy na streamie. Dla subów. Ja zapakuję losowo te rzeczy. No. Losowo je oznacza od 1 do 5. I wiesz, potem losowanie na streamie. Dobra, to jednak nie wypierdam tej czołówki. Nie, popo nie będzie w boksie, nie zmieściłby się, nie mam takiego dużego pudła. Kurwa, jaka apteka! To ty jesteś ten apteka? Co na niego mówią, apteka? Nie. Aha, Verdin Complex, ktoś tu miał problem ze sraniem. Kurwa, człowieku! Kurwa, rozjebał O nie! Dobra, to był tylko sketch, to był tylko sketch, to był fake knife. Klikasz, chcesz światłowód? Nie. Młody ma. Siema. Kurwa, zapukałeś? Co? Jakby walił konia? Ja jestem nie walił konia. O kurwa, młody już spakowany ten, kierka? Woli, no. Co to jest Filip 27S? Dobra, wchodzę w to, ale boję się tego. Czemu kurwa? Ty, to jest trochę dziwne. Bo ja potrzebuję wakacji. Ten początek jest dziwny. Czemu ona skacze mu dupą? A właśnie, kurwa. Wiecie, co się wydarzyło w tym w pokoju? Widzisz to coś? Tą srebrną rurkę? Nie pamiętam, jak się nazywa. Żyrandol? Odpadło tam. Nie wiem, czy widać. Odpadło. Od ściany. Jest urwane. A to się nagle, kurwa, stało, no nie? No, jest trochę krzywe. Bo tam się odjebało. Od ściany. No, ale to nie jest moja wina. Licz się na zwrot kaucji. Nie ma szans, zwłaszcza, że kaucja była tak mała, było 5000 kaucji. Nie wiem, kurwa. Bo na przykład jest grzyb u młodego w pokoju, ale to jest wina tego, że coś jest nie tak z wodą tutaj, gdzieś coś się rozpierdala. Albo na przykład teraz wydarzyła się sytuacja, jest łazienka. Jak puszczasz wodę z tego tutaj dolnego, to pa, tu leci woda, kurwa. O, z tego, bo jest, się rozjebało, no ale to też nie ma wina. Po prostu się samo rozjebało i leci woda, bo już po prostu stary sprzęt jest. Tam się trzeba w kaloszach chyba kąpać? Nie, no jak? Normalnie, nago wchodzisz i się myjesz. W klapkach normalnie się myjesz nago, pod prysznicem jest git, tam jest czysto. Ja bym tego mieszkania już nie brał, jak tu czarna msza była. No ta, to Jackson jeszcze musi ogarnąć, bo został wosk na dole po tej, po wywoływaniu duchów. No i co?
Generalnie trzeba posprzątać to przed wyprowadzką wszystko. Nie jest tego dużo. Ja już tak z połowy posprzątałem rzeczy. Tu są nawet czyste szklanki, czysty stolik. Kibel obstrany pewnie jebie. Nie, generalnie w tym kiblu, ja chciałem się w nim wyszczać. Coś się w nim zatkało, tak? Nie wiem, co tu kurwa się stało, ale... No i tak opadnie potem, po chwili. Nie wiem, ale... Ja nie wiem, kto tu co zrobił. Czym się tam zesrał, nie mam pojęcia. Chuj to, niech Luki się zajmuje łazienką Lukio. Trzeba się jakoś podzielić sprzątaniem tej chaty. Na pewno młody musi posprzątać na dole wosk. No ale to w sumie to jest jego sprawa. Ja bym posprzątał salon i kuchnię. Niech Luki się zajmie kurwa pralnią i łazienką. Kurwa Mati zmarnował 1000 zł, bo patrzcie, poprosiłem Matiego, że pozamykał alkohole, bo ja od razu po stronie Davida wyjeżdżałem i nie miałem czasu. No i nie pozamykał. I we wszystkich tych kurwa alkoholach dostały się tam kurwa muchy, no nie? I skurwysyn tu pływa. No jest 1000 zł alkoholi zmarnowane, bo Mati oczywiście nie ogarnął, tylko pojechał sobie do domu. O kurwa. Co tu się stało? Ale mają farmę tutaj. Ale ich tu jest. Chyba ze 100 w jednej szklance. No way. Musimy mać rękawiczki, bo to już jest kurwa ten. To już jest next level. Jakby wiesz co, ja już kurwa nie mam nadziei względem tego, że ktoś mi pomoże. Już jakby się do tego przyzwyczaiłem i zawiodłem. Więc kurwa po prostu to zrobię. Za już 2 tygodnie już będę sam sobie w mieszkaniu. Już mnie nie będzie wkurwiał. Teraz to wiesz, bardziej to chcę posprzątać, bo już mi jebie, po prostu nie chcę tego domu zostawić kurwa w takim syfie, no bo jednak to jest czyjaś własność. A może umyję to? Ała, kurwa! Coś mnie ujebało w nogę. To pewnie jakaś mucha, która się zdenerwowała, że jej tu leje wodę. Zaraz was wszystkie kurwa wymordujemy, no nie? O kurwa. Czy jak dotknę tej szklanki... O kurwa, tu się... Nie, dobra, tu większość się utopiła w tej szklance. To jest pleśń, tak? O kurwa, ale muszek. Ale od tego jebie. Zeruj? Chciałem chyba... Nie wiem, trafię do szpitala, jakbym to wyzerował. A to? Jak to się kurwa, jak taka kolonia pleśni się wyświadczyła, ten... wyhodowała? Taka kurwa, wiesz... Taka niepłaska. Skurwysyństwo, nie chcę się zmyć. Tak stwardniało, ty. Widzisz to? No chuj, grzebniemy palcem. Kurwa. Problematyczne te kieliszki, jak są przyklejone. O, robal. Cyk. O, wszystko się odkleiło. O, tu jest trochę do wypicia. A nie, bo pleśnią. To nie byłoby smaczne. Nie, w lodówce wszystko git, tylko jakieś pojedyncze jak już rzeczy są takie. W lodówce git. No dobra, na pierwszy rzut oka, kurwa, no to mięso jest do wyjebania, tak? Bo już tu jakaś pleśń się zaczęła robić, ale... No nie. O kurwa, no dobra, na kiełbasie też jest trochę pleśń. Tutaj moja półeczka, proszę cię bardzo, jabłuszka, pierożki, makaron z wczoraj. Umie fajnie. Tutaj reszta... Chyba git. O kurwa, na tamtej kiełbie też jest pleśń. Dobra, to potem się ogarnę. Teraz tamto w chuju. Kurwa, będzie tak dobrze na nowym mieszkaniu. Mówię ci. I będę, co 2 dni będę chodził najebany. Bo będę już sobie, kurwa, wiesz, miał święty spokój, będę wszystko załatwione. W każdy wieczór normalnie robię sobie drina. Najebany chodzę. Wakacyjny vibik, słoneczko. Zajebiście będzie. Czemu z popem chłopaków zostawiacie? No popo, nie wiem. No ja to po prostu chcę sobie... żyć, kurwa, w czystości. Mi na przykład nie przyszedł jakiś kurz, jakieś śmieci, ale jak już, kurwa, jest jakaś pleśń, jakieś takie, nie wiem, plamy zostawione na podłodze, to już, kurwa, mam dość. Jak muszę na przykład sprzątać przez godzinę kuchnię, żeby sobie coś ugotować, bo komuś się, kurwa, nie chciało, no to wtedy już jestem wkurwiony. Już mnie takie zachowanie, już mnie wkurwia. Tak z ciekawości Luki sprzątał tą kreskę, co markerem zrobił na podłodze? Nie. No tu. No jest cały czas, no. Taka cyk. Nie do uratowania. Sok. O kurwa, on już ma inną barwę. To jest po prostu kurwa przykre. Ja to tak prasuję.
Ja pierdolę, kurwa, nie strasz mnie tak. Już myślałem, że we mnie pierdolnie tym sokiem. Dobrze, że go tak mało było i nie wybuchło to. O nie, kurwa, kolejna szmata tam stoi. Tym razem mnie nie zaskoczysz. Dobra, mogę iść do piwnicy. No nic, no po prostu są rzeczy do wyprowadzki, tak? Tu są rzeczy popa, tu są rzeczy wspólne, tu są rzeczy wysa, tam są rzeczy moje. No jest po prostu dużo wosku, tak? Nie wiem, czy to widać. Jest po prostu dużo wosku z wywoływania duchów. O! Rurka. Proszę cię bardzo. Tam będzie bilard, tam będzie barek? No tak, właśnie w piwnicy miał być oczywiście bilard, miała być kanapa, miał być telewizor. No ale kurwa, no coś tam nie wyszło, no nie? Wyżeście nie wyszli, debile. Oj kurwa, chcę się już wyprowadzić i nie być wrzucany do jednego worka. To jest największa rzecz, która kurwa uderza w mojego. Wrzucanie mnie do kurwa jednej grupy z kimś. Nie możecie złożyć po 200 zł, co wam ogarnie babka na błysk? Stary, ja posprzątam kurwa 1/5 i mam wypierdolone. O kurwa, koniec pory płynu do miecia do rąk. To już jest prawdopodobnie ostatni stream taki. A może jeszcze jeden będzie. Możemy to zacząć ściągnąć w ogóle. O! To są te. To nie są te? Kokony robaków białych? Albo jakieś gówna? Ich? Nie wiem. Dwie kostki, finish powerball. Jedna tu, druga tu. Jak coś to tu się nie da, bo jest zepsute. I start. Poka te larwy pod stołem. A to są larwy? To za wszystko białych robaków. To są jakieś larwy białych robaków? Czy to jest jakieś gówno czegoś? Nie wiem. Ja myślę, że ksaje by zjadł te tutaj, te kurwa gówna. Tylko tak za 1000 prajmików. Chyba na tyle na dzisiaj, no bo co ja będę tutaj kurwa siedział i sprzątał. Na streamie popierdolałem rzeczy. No resztą się już zajmę na streamie pewnie jutro. Jutro? No jutro przed streamem. Co, chyba idziemy na kompa. Dobra, obejrzyjmy nowego Mr. Beatsa. Lol, da się włączyć dubbing? Jest Naruto? A to kodane! Ja pierdolę, Naruto, Mr. Pizza! Dobra, nie chcę, że Naruto powie. Naruto! No, kurwa, ej, dobra. The house burned down all night until there was literally nothing left. We're about to play tug of war between this real military tank and these two school buses. And the loser gets dragged into this pit. Yo! No, you're right! I'm full throttle right now. You're done for! Oh! Oh, we're screwed. The buses are done for! Oh my god. Ale pojebane, jak dużo rzeczy w tym filmie się tak szybko dzieje. No bo Mr. Beats już doszedł do takiego poziomu, że on musi napierdalać tak mocne filmy, żeby one były tak dobre jak poprzednie, że on pojebane pieniądze musi wydawać. W Polsce zrobili sobie z tego odcinka 5, nawet 10. Tylko to też jest kurwa, teraz jest to pokolenie TikToka, no nie? Ludzie nie potrafią się skupić na więcej niż 20 sekund, więc tu cały czas coś innego się dzieje, kurwa, krzyczą, napierdalają, żeby ci ludzie, to pokolenie TikTokowe, żeby mogło się skupić. In a previous video, we put a jet engine on a car and it jumped over 8 buses. So this time we put 10 jet engines on the car and we're gonna see if it flies 10 times further. W ogóle ten odcinek jest tak nieekologiczny. Oj, oj, oj. 1, send the jet car! Whoa! Oh my god! Udało się! What the heck? Whoa, wait! We broke the ramp! I think it was a success. Yes, the jet car easily cleared.
przeleciał! And the bowling balls are these cars. I'm ready to see some destruction. 10 odcinków na Polsce by stale zrobili? Nie, jednak 15. Let's see if I get a strike! Hey, first bowl strike. Oh, it's not going straight. Oh, it's coming our direction. We should move, we should move, we should move. Nolan, watch out! Oh, into the field, there it goes. Oh, turn it around. Oh, it's coming back. Oh, God. It's coming back. The car's got a mind of its own. It's coming back. Take number two. Oh, that's a perfect strike. Whoa! Store. This is Carl's car. Unlike.com, MrBeast.store tells the world that the website is my. Tyle samochodów rozjebali, a Freeze nie mógł jednego Audi TT rozjebać. Press the one. I'm nervous. Oh my God! Nie, jak chuj te dźwięki są fejkowe. W CS-ie tak bomba wybuchała. God! Oh, that money's gone for sure. Oh my God! Bro, look at that smoke cloud! I can't even see anything! Is it okay? Look at that smoke cloud! Ekolodzy! Yeah, I see, I see. Oh my goodness! Oh, there's so many stacks! Trzeba zrobić porównanie. Chmury po Audi TT, Freeza i po tym Mr. Beast'a. And now the moment you've all been waiting for. A train is gonna go full speed down those tracks into this giant pit. Let's do this! My God! Here it comes! Ktoś przeżył? Manekin jakiś? That might have been the coolest thing I've ever seen in my life. Are you kidding me? Yeah, my mannequin didn't survive. Train versus pit, the pit won. I hope you enjoyed the video. Let's end it with an explosion. Fajne. Dobra, Revo dziś rzucił filmik. Obejrzymy. Póki szukacie fajnej gierki, to koniecznie sprawdźcie Call of Dragons. Jest... No way! Co? Ba, kurwa. Półtorej minuty i normalnie Revo już ma takiego Merola. Zajebane, co nie? Ale się zarabia pieniądze. W kwietniu tego roku pojawiła się informacja o oskarżeniach przeciwko Mafaszyn i Maciejowi Musiałowi, którzy zostali posądzeni o reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawa trafiła do sądu i zapadł wyrok, wedle którego Mafaszyn została ukarana grzywną. O nie! 15 zł, 15 koła i 10 koła. Koniec świata! Więcej zgarnęli za reklamę. Jak już jest za to kara, to niech dadzą tyle, ile za to dostali, no bo oni za to dostali więcej, niż mają zapłacić kary. Polskie prawo pokazało, że warto łamać prawo, bo więcej dostaniesz za złamanie prawa, niż karę, jaką potem za to otrzymasz. Zacznijmy od początku, czyli Marcina Neumana, który zmierzy się z Andrzejem Fonfarą. Zawalczą w formule MMA w 3 rundach po 3 minuty. Bardzo dużo na tym klaucie takich, kurwa, sportowych nazwisk. Ale to chyba spoko. Niestety Cloud postanowił wszystko zepsuć i to dosłownie jednym ruchem. Nic z tego, nic owego ogłosili, że na najbliższej gali zawalczy Nikita, a miałem obejrzeć strzał w kolano. Każdy zasługuje na drugą szansę, zwłaszcza, że sport odmienił już nie jedno życie. To... O Jezus, Lexi tam dała jakiś tak chujowy filmik. A, powiem zaraz, Revo pokaże. Ona wywodzi się, otaczała się patologią, ale... Słuchajcie się w to, no nie? Ona to nagrała, przesłuchała... Albo nie przesłuchała i wrzuciła. Ona wywodzi się, otaczała się patologią, ale to znaczy, że takie osoby już nie zasługują, że już koniec, one są stracone, nie zasługują na drugą szansę, nie, te osoby już nie mogą się zmienić. Nikita, jak z nią rozmawiałam, to wydaje mi się, że ona chciałaby właśnie uciec od tej patologii, ona chciałaby zmienić to swoje życie i przy okazji właśnie ona by mogła pokazać innym dzieciom, innym ludziom, że da się z tego wyjść, da się zmienić swoje życie. Ja tak nie uważam i właśnie chcielibyśmy pokazać, nie promować tą patologię, ale na odwrót. Pokazać, że to ciebie nie definiuje. Ty możesz zmienić, to twoja przeszłość ciebie nie definiuje. Liczy się tu i teraz i co ty z tym zrobisz. I bardzo bym chciała Nikicie pomóc w tych przygotowaniach, żeby ona się faktycznie porządnie przygotowała do tej walki. Mam wrażenie, że Lexi nagrywa.
Mam wrażenie, że to nie jest nic dziwnego, że Lexi i Fagata się kolegują, przyjaźnią, cokolwiek. I nie będę ukrywać, że dla federacji, w której zasięgi grają dosyć istotną rolę, jej zasięgi rozrósł dookoła jej osoby też na pewno pomógł jej w tym, że u nas walczy. Przecież w każdej gali chodzi o zasięg. Czy to jest kurwa Freak Fight, czy to jest KSW, czy to jest UFC. Każdy ostatecznie chodzi o zasięg i o to, ile sprzedadzą PPV. Zawsze, tylko zasięg się liczy. A ostatnią osobą, która ogłosiła ostatnio problemy zdrowotne, jest Hania. W jej przypadku jeszcze nie wiemy, o co dokładnie chodzi, bo wszystko ma się wyjaśnić w nadchodzącym filmie. Część osób skrytykowała ją za budowanie napięcia i generowanie zasięgów na chorobie, ale na ostateczną ocenę przyjdzie pora po publikacji materiału. No taki atencyjny wpis. O nie! Jak mi źle! Proszę, napiszcie mi w komentarzu, żeby już mi było dobrze. Stary, jak Kasik dostała udaru, to normalnie od razu to pokazała na streamie. A ta Hania coś kręci, nie chuj wie, o co chodzi. Kurwa, makale, ty sam gdyby nie zieju, to by zapierdalał na budownię za 4K. Ja już miałem nawet w trakcie pracy, kurwa, tutaj miałem, byłem nawet na rozmowach o pracę i chcieli mnie wziąć do agencji marketingowej. Naprawdę, będzie git, no nie? Ja sobie poradzę. Miałem robotę wcześniej, miałem teraz propozycję roboty. Naprawdę, ja sobie poradził. Tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za dzisiaj. Dobra. Elo.